Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Piotrkiewicz, koło przewodników imienia Aniel Chmielińskiej z Łowicza. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu z przewodnikiem przez region. Dzisiaj zapraszam Państwa między innymi do gminy Bielawy, ale nie tylko. Za pomocą typowego przewodnika książkowego, turystycznego, pana Kazimierza Perzyny. Książka, ten przewodnik zatytułowany jest Między Piątkiem a Sobotą i oczywiście jest, znaczy ma takie dwojakie znaczenie. Oczywiście tutaj chodzi o dwie miejscowości, zarówno Piątek i Sobota, położone niedaleko siebie, ale również ten przewodnik został tak skonstruowany, że pan Kazimierz postanowił opracować trasy na 7 dni tygodnia, czyli no na każdy dzień tygodnia, trasa od 1 do 7, w której wskazuje nam właśnie w takiej konkretnej kolejności, nieprzypadkowej, w której dałoby się zwiedzić kilka miejscowości jednego dnia. Teren ten jest bardzo ciekawy, nie tylko ze względu na swoje walory historyczne, ale także przyrodnicze, o czym zaraz powiem. Pan Kazimierz naprawdę tutaj bardzo wnikliwie opracował ten przewodnik, wymienia tutaj bardzo dużo miejscowości, skupia się na szczegółach historycznych, architektonicznych. Natomiast no, jest niemożliwością, żebym w tak krótkim czasie Państwu mogła o wszystkim opowiedzieć, dlatego pozwoliłam sobie subiektywnie wybrać kilka z tych miejscowości. Powiem tylko tak ogólnie, że dla mnie cechą charakterystyczną, jaką dało się zauważyć, jest to, że w tych kilkunastu bodajże miejscowościach wyróżnia się bardzo duża ilość pałaców i dworów. Także jakby Państwo mieli ochotę kiedyś właśnie zorganizować sobie wycieczkę szlakiem dworów, raczej bardziej dworów niż pałaców w tej części województwa łódzkiego, to zachęcam najpierw do zajrzenia do przewodnika pana Kazimierza Perzyny, no i później można ruszać w drogę. Zacznę tę historię właśnie po tym regionie od miejscowości Piątek. I od razu powiem, że od miejscowości Sobota nie będę mówiła, dlatego że tej miejscowości poświęcony jest oddzielny film, który nagrała nasza koleżanka. Piątek ze względu na swoje położenie był początkowo osadą targową. Prawdopodobnie nazwa Piątku pochodzi właśnie od dnia tygodnia, w którym odbywały się tam targi. Prawa miejskie Piątek otrzymał w wieku XIV. Do połowy XVII wieku miasto prężnie się rozwijało, było ośrodkiem ważnym, rzemieślniczo-handlowym. Oczywiście zastój, znaczy taki rozwój Piątku zahamował oczywiście potop szwedzki, jak i większość miast w Polsce. Jakby już miasto ponownie nie wróciło do swojej świetności i prawa miejskie utraciło też jak w kilka innych miejscowości z tego regionu w roku 1870 na kanwie wydarzeń z Powstania Styczniowego. Była to oczywiście kara za udział mieszkańców danych miast w Powstaniu Styczniowym. W okresie międzywojennym w Piątku funkcjonowała fabryka maszyn rolniczych, w której właśnie znajdowało zajęcie większość mieszkańców. Wielu z nich również się zajmowało rolnictwem. A jeżeli chodzi o miejscowości leżące obok Piątku, to właśnie ludność znajdowała zajęcia w tych licznych majątkach ziemskich, do których należały dwory, o których wcześniej wspomniałam. W okresie II wojny światowej w okolicach Piątku rozgrywała się pierwsza faza bitwy nad Bzurą. W listopadzie 1939 roku miejscowość ta została włączona do III Rzeszy. Ludność polska została stąd wysiedlona, a ludność pochodzenia żydowskiego została wywieziona do Chełmna nad Nerem i tam wymordowana. Ciekawostką taką jest, że Piątek w swojej historii raz zmienił swoją nazwę i to było właśnie w trakcie II wojny światowej, dokładnie 18 maja 1943 roku. Niemcy postanowili zmienić tę nazwę na Kwadenstadt, na cześć germańskiego plemienia Kwadów. I teraz taka najbardziej charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o Piątek. W 1966 roku działacze oddziału PTTK z Łęczycy postanowili, wysnuli pomysł znalezienia środka Polski.
Badania te zaczął prowadzić od 1969 roku inżynier Jan Bronisław Ciesielski z Instytutu Geodezji i Kartografii. No i okazało się właśnie, że ten środek Polski przypada w piątku. W samym środku miejscowości postawiono symboliczny pomnik. Na wjeździe do miejscowości witają nas tablice z konturami naszego kraju i z napisem Piątek Geometryczny Środek Polski. W 2018 roku po nowych pomiarach uwzględniających wody wewnętrzne, morskie wody wewnętrzne Polski okazuje się, że niedaleko położona miejscowość od Piątku, Nowa Wieś, którą właśnie wskazano, że tam jest środek Polski, również postanowiła takiż pomnik postawić. Także można powiedzieć, że zależy z jakiego punktu widzenia patrząc, mamy dwa środki Polski. I ostatnia też można powiedzieć ciekawostka. Jak już mówiłam, Piątek stracił prawa miejskie w 1870 roku i od 1 stycznia 2020 roku, czyli nie tak dawno, Piątek znowu uzyskał prawa miejskie. Dobrze, wyjeżdżamy z Piątku, jedziemy do mniejszej miejscowości, do Bielaw. Bielawy również były miastem, również uzyskały prawa miejskie. Nie, w sumie uzyskały te prawa miejskie na początku wieku XV, ale utraciły je podobnie jak Piątek w 1870 roku. Było to miasto prywatne. Najbardziej taką charakterystyczną budowlą, najcenniejszym zabytkiem nie tylko dla Bielaw, ale generalnie dla regionu, mówi się, że nawet dla całego Mazowsza, jest kościół w Bielawach. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ufundowany na początku XV roku przez Wojciecha Bielawskiego, kanonika gnieźnieńskiego, pełnił i pełni nadal funkcję parafialną. Jest to przykład tak zwanego, pobudowany został w stylu gotyku mazowieckiego. Jest to wysoka, trójnawowa budowla. Kościół, właśnie ten gotyk mazowiecki wyróżnia to, że fasada kościoła posiada szczyt sterczynowy z wypełnionymi blendami. W przypadku kościoła w Bielawach jest to 17 blend. Interesujące w tym kościele są również ostrołkowe portale. Wnętrze kościoła charakteryzuje raczej wystrój barokowy, natomiast również cechą charakterystyczną jest to, że w kościele tym możemy znaleźć najstarszą na Mazowszu nagrobną płytę z piaskowca pochodzącą z XV wieku i jest to płyta nagrobna kasztelana łęczyckiego Macieja z Bielaw. W kościele tym znajdziemy również płyty nagrobne kardynała Skarbka czy rodziny Wolońskich związanych z tamtym regionem. Prezbiterium kościoła w latach 30. XX wieku zostało ozdobione malowidłami autorstwa Zofii Baudin de Cortena. Na terenie przykościelnym znajduje się zabytkowa dzwonnica, zbudowana w 1734 roku. Dzwonnica ta posiada trzy dzwony, z czego jeden z nich pochodzi z połowy XVI wieku, czyli też bardzo cenny zabytek. No i w tym momencie już opuszczamy Bielawy, ale nadal znajdujemy się w parafii Bielawy, a mianowicie w Walewicach. No i Walewice są tutaj taką, można też powiedzieć, perełką regionu. Z tego względu, że znajduje się tam piękne, klasycystyczne pałac i z tego względu, że wiąże się z niej bardzo barwna historia. Zacznijmy od początku. W 1783 roku w Walewicach właśnie powstaje pałac na ziemiach, które król polski Stanisław August Poniatowski podarował swojemu szambelanowi Anastazemu Walewskiemu i również pomaga mu pobudować ten pałac. Anastazy Walewski po śmierci dwóch żon, Marii z Tyzenhauzów i Anny Puławskiej, żeni się po raz trzeci. Tym razem wybiera o wiele młodszą od siebie wybrankę. Jest to Maria z Łączyńskich z Kiernozi. No i tak naprawdę Maria z Łączyńskich z Kiernozi, nazywana od tej pory Marią Walewską, staje się, można powiedzieć, gwiazdą tego pałacu. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że
Jest to okres już zaborów, jest to okres, kiedy Napoleon podbija Europę, dociera do Polski i okazuje się, że młoda szlachcianka z Walewic poznaje się z Napoleonem i nawiązuje z nim romans. Można powiedzieć, że nawet jest jego oficjalną metresą, podróżuje z nim po Polsce, wyjeżdża z nim do Paryża, do Wiednia, ale okazuje się, że w 1810 roku wraca do Polski, dokładnie do Walewic, żeby urodzić w pałacu syna Napoleona, który dostaje herb, dostaje nazwisko Kolona Walewski, czyli tak jak Anastazy, prawowity mąż Marii Walewskiej. Aleksander Kolona Walewski był późniejszym dosyć znaczącym dyplomatą francuskim. Co ciekawe, po narodzinach Aleksandra Maria wyjeżdża z powrotem do Paryża, zamieszkuje w pałacyku, który podarował jej Napoleon. W okresie, kiedy Napoleon przebywa na Elbie, Maria go odwiedza z Aleksandrem i ze swoim bratem. Po śmierci z kolei Anastazego wychodzi ponownie za mąż, za hrabiego d'Ornano, z którym również ma syna i umiera w grudniu 1817 roku. Po śmierci Anastazego dobra walewickie przeszły na własność Marii i syna Aleksandra, ale w 1831 roku stają się własnością brata Marii, Teodora Łączyńskiego. Później rezydencja trafia w ręce na ludzi, którzy nie interesują się nią, zaniedbują ją do czasu, kiedy właścicielem staje się Jan Grabiński, który postanowił odremontować pałac. Zresztą rodzinie Grabińskich Walewice zawdzięczają również słynną stadninę koni funkcjonującą do tej pory. Dokładnie Stanisław Bogdan Grabiński jeszcze przed II wojną światową zakłada w Walewicach stadninę. Jest to do dzisiaj największa, najsłynniejsza stadnina zajmująca się hodowlą koni małopolskich, ale również hodowlą koni angloarabskich. Stadnina ta jest czynna, tam organizowane są różne imprezy sportowe, można tam również skorzystać z nauki jazdy konnej. Jeżeli chodzi o rodzinę Grabińskich, to Stanisław był ostatnim właścicielem z tego rodu, bo w 1945 roku pałac i ziemie walewickie przeszły na własność państwa. Jeżeli chodzi o wygląd pałacu, tak jak już mówiłam, został on pobudowany w stylu klasycystycznym według projektu Hilarego Szpilowskiego na planie prostokąta. Cechą charakterystyczną jest piękny kolumnowy portyk, kolumny są zwieńczone w stylu jońskim. Nad portykiem znajduje się tympanon, w tympanonie herb Pomian należący właśnie do rodziny Grabińskich. Główna część budynku połączona jest z dwiema bocznymi częściami parterowymi, przeszklonymi, arkadowymi takimi galeryjkami, które bardzo pięknie się komponują. Wokół parku roztacza się 13-hektarowy, wokół pałacu roztacza się 13-hektarowy park. Cechą charakterystyczną tego parku są piękne rzeźby przedstawiające postaci mitologiczne. Rzekomo autorem tych rzeźb jest Giacomo Monaldi, również rzeźbiarz królewski, autor rzeźb znajdujących się między innymi w łazienkach królewskich w Warszawie. Poza tym znajdziemy tam również walory przyrodnicze, gdyż park posiada około 70 gatunków różnych odmian drzew i krzewów. Opuszczając już pałac, zostajemy nadal w Walewicach, ponieważ warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Z okresu II wojny światowej, w nocy z 9 na 10 września 1939 roku, bitwę o Walewice stoczył m.in. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich. W 30. rocznicę tych wydarzeń mieszkańcy postanowili ufundować temu pułkowi symboliczny pomnik. Niedaleko pałacu również znajduje się kwatera poległych żołnierzy. I tym samym, szanowni państwo, opuszczamy Walewice i udajemy się do kolejnej miejscowości, którą jest z kolei Borów. Borów
Jest to miejscowość, która pierwsze wzmianki pochodzą z końca XIV wieku. Nas jednak interesuje okres przełomu XIX-XX wieku, kiedy to Borów zostaje własnością rodziny Grabskich tym razem. Pierwszym właścicielem jest Felix Grabski, ojciec m.in. Stanisława i Władysława, dwóch znanych polityków okresu międzywojennego. W 1874 roku na świat przychodzi Władysław Dominik Grabski, absolwent m.in. V Gimnazjum Filologicznego w Warszawie, student Uniwersytetów Paryskich. Generalnie podróżował po Europie, żeby się dokształcać. Jednak w 1897 roku wraca do Walewic z powodu śmierci swojego ojca. Przejmuje majątek, przejmuje te dobra, osiada tutaj na jakiś czas, zajmuje się szeroko pojętą działalnością gospodarczą, społeczno-naukową. Jeżeli chodzi o teren łowicki, był inicjatorem powstania wielu towarzystw społecznych, bardzo wtedy przydatnych. W latach 1905-1912 był trzykrotnie wybierany do rosyjskiej Dumy, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był m.in. dwukrotnie premierem Polski, ministrem skarbu, odpowiedzialny m.in. za reformę walutową z 1924 roku. Władysław Grabski zmarł 1 marca 1938 roku. Obecny dwór jest bardzo dobrze zachowany. Obecnie jest własnością prywatną, aczkolwiek w 1945 roku również chwilowo był własnością państwa. W obecnej formie, obecną formę nabrał za czasów właśnie Władysława Grabskiego, który do jego przebudowy zatrudnił również znanego architekta Leona Danielewicza, autora m.in. Parku Skaryszewskiego w Warszawie, a do zaprojektowania parku wokół dworu zatrudnił Stefana Rogowicza, również znanego projektanta. Szanowni Państwo, na tym kończymy wizytę w Borowie. Zostaje mi do scharakteryzowania ostatnia miejscowość wybrana, jest to Chruślin. I tutaj skupię się też głównie na świątyni. Dokładnie na kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Michała. Jest to kościół gotycko-renesansowy. I teraz tak, daty powstania są dosyć rozbieżne, ponieważ oscylują pomiędzy 1534 a 1556 rokiem. Większość zmianek źródłowych jednak wskazuje na 56, między innymi tablica erekcyjna. Rok 1534 wziął się stąd, że nad okienkiem w zachrystii znajduje się ta data. Zresztą pan Kazimierz Pyrzyna twierdzi, że to okienko powstało w zupełnie późniejszym czasie i ta data jest po prostu nieprawdziwa. Jest to budowla ceglana, jednonawowa, również posiadająca cechy gotyku mazowieckiego, czyli z wystającymi sterczynami w fasadzie. Natomiast posiada renesansowe portale. Jeżeli chodzi o te szczyty sterczynowe, to tutaj pan Kazimierz Pyrzyna wskazuje, że autorem właśnie tej fasady i tych charakterystycznych cech, te cechy zawdzięcza się warsztatowi Jana Baptysty Wenecjanina, który również miał przebudowywać kościółek w Sobocie. W Chruślinie również warto zwrócić uwagę na istniejące, będące pamiątką po epidemii cholery cmentarz z końca XIX wieku i z okresu cmentarz żołnierzy rosyjskich z okresu I wojny światowej. I ostatnią rzeczą jest pamiątka w stulecie śmierci Tadeusza Kościuszki w 1917 roku. Mieszkańcy Chruślina postanowili usypać na pamiątkę tego bohatera narodowego kopiec. Także w Chruślinie znajduje się kopiec Kościuszki. Szanowni Państwo, poza tym tereny gminy Bielawy słynne są z tego, że nazywa się je regionem mięty. Tam w odpowiednim okresie roku, jadąc przez tamte regiony, można zobaczyć
prawie na każdym polu piękne kopce pachnącej mięty. Drugą cechą charakterystyczną przyrodniczą są rozliczne stawy rybne, które posiadają nawet do 550 hektarów. Zapraszamy w te regiony. Dziękuję bardzo.